Prezentują IPOPEMA Securities i witam Państwa na kolejnej edycji konferencji GPW Innovation Day, którą mamy przyjemność współorganizować razem z GPW oraz CC Group. Zapraszamy Państwa na prezentację spółki Biomet Lublin. Prezentacja potrwa około 30 minut, a następnie przejdziemy do sesji pytań i odpowiedzi. Bardzo prosimy o wpisywanie pytań w okienku czat. Pytania można zadawać już w trakcie prezentacji. Dziękuję i przekazuję głos Panu Prezesowi. Dzień dobry. Nazywam się Piotr Fitz, pełnię obowiązki prezesa zarządu Biomet Lublin S.A. i ze mną na spotkaniu są obecni Artur Bielawski, członek zarządu do spraw technologii i produkcji oraz Jakub Winkler, członek zarządu do spraw organizacyjno-prawnych. Reprezentujemy naszą spółkę we trzech, ponieważ pytania, które mogą się po prezentacji pojawiać, treści, które chcemy prezentować, dotyczą wielu obszarów, więc chcemy Państwu dać szansę najpełniejszego skorzystania z wiedzy, którą dysponujemy na temat Biomet Lublin i perspektyw rozwoju, które stoją przed spółką. Cieszę się, że spotykamy się z wszelkimi interesariuszami spółki, dlatego że Biomet Lublin jeszcze przed COVID-em był firmą, można powiedzieć, mało znaną. Natomiast sytuacja pandemiczna i nasze działania związane z immunoglobuliną anty-SARS-CoV-2, która znajduje się w tej chwili w badaniach klinicznych, spowodowała, że wielu się zainteresowało nie tylko czym jest Biomet Lublin, ale również zdecydowało się na pewne ruchy finansowe, które w tej chwili każdy z oczywistych powodów i tego powodu właśnie obserwuje. Także pandemia na pewno przysporzyła Biomedowi zainteresowania, ale nie sam lek przeciwko COVID-owi, który opracowujemy, ale właśnie ta świadomość jest dla Biomedu w tej chwili największą wartością i powoduje, że możemy mówić o rozwoju, który w przypadku Biomedu opiera się na kilku filarach i nie jest nim tylko i wyłącznie lek przeciwko COVID-owi. Jak Państwo, ci przynajmniej, którzy chcieli poszerzyć swoją wiedzę o tym, czym jest Biomed i jakie produkty w swoim portfelu posiada, zauważyli, że mamy właśnie trzy główne grupy produktów, cztery główne, do tej pory mieliśmy cztery główne produkty. Onko-BCG i szczepionkę przeciwko gruźlicy, dystreptazę i gamę anty-D. W przypadku onko-BCG i szczepionki BCG są to produkty oparte o szczep prądka bakterii gruźlicy, który jest wspólnym mianownikiem dla wytwarzania obu produktów. I co ważne, we wszystkich tych przypadkach, mówię i o onko, i o dystreptazie, my dysponujemy jako Biomet własnymi szczepami, w oparciu o które wytwarzamy substancje czynne. W przypadku gamma anty-D oczywiście współpracujemy, jest to produkt krwiopochodny, współpracujemy z regionalnymi centrami krwiodawstwa, ale ponieważ jesteśmy jedynym odbiorcą hiperimmunizowanego osocza do wytwarzania tego leku, no nasze relacje i ścieżki współpracy są ugruntowane. Dlaczego to jest istotne? Bo z punktu widzenia wyzwań, które przyniosła pandemia, na pewno wszyscy zauważyli, że jednym z ważniejszych wyzwań dla branży farmaceutycznej, zresztą nie tylko, są łańcuchy dostaw, a często wręcz załamanie się łańcuchów dostaw, szczególnie substancji czynnych. Pierwszym bardzo ważnym komunikatem, który wszyscy powinni mieć w pamięci, jest to, że Biomet Lublin jest firmą niezależną, jeżeli chodzi o surowce do wytwarzania API. W kontekście pandemii można powiedzieć, że zarówno my sami jesteśmy uniezależnieni od dostawców zagranicznych, jak i Państwu w przypadku portfela produktów dosyć strategicznego, bo nie ma odpowiedników zbyt wielu na naszym rynku, jeżeli chodzi o nasze leki, dostarczamy niezależności produktowej i farmaceutycznej właśnie dzięki temu, że dysponujemy własnymi szczepami bakteryjnymi i własnymi zasobami do wytwarzania API. Więc patrząc na portfel produktów, które my w tej chwili posiadamy, bezwzględnie można powiedzieć, że jest to bardzo atrakcyjny i bardzo poszukiwany portfel produktów.
gdzie posiadamy ugruntowaną technologię, która szczególnie właśnie pokazano, jak może być wykorzystana przy wytworzeniu immunoglobuliny anty-SARS-CoV-2. I w tej chwili przede wszystkim inwestujemy w wolumeny, ponieważ mówię o wolumenach produkcyjnych, o możliwościach produkcyjnych, ponieważ to od nich będzie zależało, jak szybko produkty, które są bardzo poszukiwanymi produktami na rynku, będą mogły rozprzestrzeniać się nie tylko na rynku polskim, ale również na rynkach zagranicznych. O tych elementach będę jeszcze w dalszej części prezentacji bardziej szczegółowo mówił. Natomiast warto, patrząc na dzisiejszy Biomed, zdawać sobie sprawę, że przez 75 lat funkcjonowania zebraliśmy taką wiedzę i umiejętności posługiwania się materiałem biologicznym, że w tej chwili nasze inwestycje i działania w obszarze R&D będą mogły owocować w przyszłości rozwojem portfolio, który uzupełni te atrakcyjne rzeczy i te atrakcyjne produkty, które w tej chwili rozwijamy, które posiadamy w naszym portfelu i których sprzedaż będziemy w oparciu o inwestycje i działania, które planujemy zwiększać w najbliższym czasie. Ważne jest również zwrócenie uwagi, że ostatnie lata były latami ugruntowania naszej sytuacji. Szczególnie zwracam uwagę na zeszły rok, rok pandemiczny, ponieważ nie dla wszystkich firm, które funkcjonowały, ten rok był łaskawy i udało się go przetrwać w sposób bezpieczny i zapewniający firmie stabilność. O tyle jest to istotne w przypadku Biomedu, że na rynku znajduje się wiele firm biotechnologicznych i można je w uproszczeniu podzielić na dwie grupy. Te, które mają produkty dopiero w rozwoju i dopiero deklarują ich wprowadzenie i przyszłe korzyści dla inwestorów w momencie, kiedy te produkty pojawią się na rynku. My z kolei mamy funkcjonujące i bardzo poszukiwane portfolio produktów, które wymaga inwestycji w infrastrukturę produkcyjną, żeby można było zwiększać sprzedaż. Przy wynikach, które realizujemy, te nasze przyszłe inwestycje, które będą omówione w części dalszej, są nie tylko uzasadnione rynkowo i strategicznie, ale mamy potencjał i organizacyjny, i finansowy, który zasilony finansowaniem wewnętrznym dużym przy takich wynikach, jakie mamy, będzie pozwalał na sprawne realizowanie inwestycji, które w istotny sposób zmienią sytuację sprzedażową i przychodową i wszystkie parametry finansowe spółki w przyszłości. My opieramy nasz rozwój w tej chwili na strategicznych obszarach, którymi są onko-BCG, to już konkretnie z obu produktów opartych o szczep BCG, onko jest tym priorytetowym. Jest to lek, który jest stosowany w raku pęcherza moczowego i który w tej chwili ma ograniczone moce produkcyjne, dlatego inwestycja w nową linię produkcyjną przy wsparciu Centrum Badawczo-Rozwojowego, które będzie poprawiało jakość tego produktu, zapewni w firmie w przyszłości wprost przełożenie na fundamentalnie wyższą EBITDA. Szczepionka przeciwgruźlicza BCG jest bardzo ciekawym produktem, który owszem jest wszystkim znany, bo każdy z nas prawdopodobnie, jak tutaj siedzi przed monitorem, był szczepiony tą szczepionką i szczepionkami typu BCG wiele osób zostało zaszczepionych. Natomiast pandemia poza kwestią gruźlicy, która jest od zawsze funkcjonującą chorobą i ostatnio są doniesienia wskazujące na to, że gruźlica się odradza w niektórych regionach świata, to przyniósł jeszcze jeden bardzo ciekawy element, a mianowicie zauważono, że jest korelacja między szczepieniami przeciwko gruźlicy a zachorowalnością na COVID. Jakie są konsekwencje tych spostrzeżeń? Opowiem za chwilę w rozszerzeniu części dotyczącej szczepionki. No i immunoglobulina anty-SARS-CoV-2, która powstała w oparciu o technologię, którą posiadamy od lat, którą doskonalimy cały czas, technologię, która umożliwia izolowanie przeciwciał specyficznych z osocza ludzi zdrowych, która to technologia umożliwiła w bardzo szybkim czasie, bo w sumie od momentu
idei powstania tego leku do jego wytworzenia zajęło nam to 6 miesięcy. Umożliwiła powstanie produktu, który w przyszłości może być bardzo ważną odpowiedzią na wszelkie zagrożenia epidemiczne, które się pojawią. Ten temat też rozszerzę. Produktami uzupełniającymi, działaniami uzupełniającymi nasz rozwój jest Distreptaza, produkt o ugruntowanej pozycji w naszej części geograficznej. Ostatnio bardzo mocno również z naszymi partnerami dystrybucyjnymi inwestujemy w rozszerzenie terytorialne sprzedaży tego produktu. W krajach, które są wymienione na tym slajdzie, rozpoczęte zostały procesy rejestracyjne, które umożliwią wejście na rynek z Distreptazą i regularną sprzedaż. Gama Anty-D, produkt, którego wytwórcą w kraju jesteśmy jako jedyni, który właśnie wytwarzany jest w oparciu o podobną, czy wręcz tę samą technologię jak gama anty-SARS, który jest stosowany w konflikcie serologicznym matczyno-płodowym, czyli w zakresie, który ratuje zdrowie i życie pacjentów i jest bezwzględnie potrzebny dla około 15-20% ciąż, które się w Polsce co roku pojawiają. No i w oparciu o nasze doświadczenia i zespół, który mamy, wszelkie działania badawczo-rozwojowe, które najpierw skupiamy na produktach BCG jako tych najbardziej potencjałowych w krótkiej i średniej perspektywie czasu, a w dalszej kolejności nad nowymi rozwiązaniami, o których dzisiaj nie będę mówił, bo w momencie, kiedy one się będą pojawiały i te plany będą nabierały takich konkretów, które będą nas upoważniały do publikacji szerzej, będziemy o tym informować przy kolejnych odsłonach i uaktualnieniach naszej strategii. Skupmy się przez chwilę na onko-BCG, które jest filarem, czy jednym z tych głównych filarów wzrostu spółki w przyszłości. Rak pęcherza moczowego jest zresztą tak jak wiele nowotworów, bardzo postępującą chorobą, jeżeli chodzi o ilość zachorowań. Natomiast ważne i warto wiedzieć w tym momencie, że jest to jeden z 10 najczęściej występujących nowotworów na świecie. Gdyby popatrzeć na predykcje w skali światowej, to w ciągu najbliższych 20 lat ilość nowych przypadków raka pęcherza moczowego wręcz się podwoi. Oczywiste jest, że w tym momencie, jeżeli jesteśmy w stanie dostarczyć rynkowi odpowiedniego, znaczy nie odpowiedniego produktu, tylko jesteśmy zabezpieczyć czy stworzyć infrastrukturę, która jest w stanie zabezpieczyć popyt na ten produkt, cały czas rosnący, zaczynamy odgrywać istotną jako ważny gracz na rynku onkologicznym rolę nie tylko w Polsce, ale w skali globalnej. Więc wchodząc na rynek raka pęcherza moczowego w skali globalnej, jak popatrzymy na cyfry, które i tak są niedoszacowane, ponieważ produktu onko-BCG czy wlewek BCG brakuje generalnie na rynkach światowych z bardzo różnych powodów, to widać ogromny potencjał, który zostanie uwolniony dzięki inwestycjom, które będziemy realizowali. Już lada moment, właściwie można przeskoczyć do kolejnego slajdu, które to inwestycje właśnie mają nam zapewnić rozwój geograficzny sprzedaży, który jest zasygnalizowany na tym slajdzie. My, żeby ten rozwój geograficzny uprawdopodobnić, żeby on nie był tylko ładnie wyglądającym obrazkiem, od dawna bardzo intensywnie działamy w obszarze poszukiwania partnerów biznesowych, którzy razem z nami będą produkt onko-BCG na rynkach światowych sprzedawać. Dlatego szukamy partnerów biznesowych i dystrybutorów, gdyż model biznesowy, który żeśmy przyjęli, w 100% opiera się właśnie na współpracy z dystrybutorami. W żadnym z rynków poza Polską nie mamy własnych przedstawicielstw, własnych biur. Tak zostało to określone już jakiś czas temu i bardzo dobrze funkcjonuje, czego przykładem jest chociażby Distreptaza właśnie w ten sposób i w Polsce i za granicą dystrybuowana, gdzie w oparciu o zaufanych partnerów sprzedaż tego produktu się rozwija bardzo dobrze i ten model będziemy stosowali również w przypadku onko-BCG.
I tutaj są ważne informacje, które pewnie wymagają przypomnienia, bo owszem, o tych wszystkich wydarzeniach żeśmy wcześniej informowali w raportach bieżących, gdzie mamy podpisaną umowę dystrybucyjną z dystrybutorem z Niemiec, z firmą Apogefa, która jest liderem w rynku onkologii dróg moczowych. To jest firma, która nie tylko ma dla nas dystrybuować, ale to jest również firma, która razem z nami bardzo aktywnie działa w obszarze rejestracji leków, począwszy od Niemiec i Szwajcarii. Później będziemy to kontynuowali na kolejnych rynkach. Produkt onko-BCG, mówię produkty, bo są dwie dawki, 50 i 100, są obecnie w trakcie procesu rejestracji w Niemczech i w Szwajcarii. Najpierw spodziewamy się rejestracji w Szwajcarii, co ma mieć miejsce około początku zeszłego roku, czyli produkt mógłby być już sprzedawany w drugiej połowie 2022, a w Niemczech zakończenie z sukcesem procesu rejestracyjnego planowane jest na koniec 2022 roku. Dlaczego akurat Niemcy i Szwajcaria są tak istotnym miejscem, nie tylko z punktu widzenia sprzedaży, ale również z punktu widzenia rejestracyjnego? Mianowicie w Niemczech produkt jest rejestrowany, tak jak to się odbywa dla wszystkich produktów biologicznych, w instytucji, która nazywa się Paul Ehrlich Institute. To jest instytucja o ogólnoświatowej renomie, która w wielu przypadkach jej decyzje są odbierane, można powiedzieć, jak referencyjne na innych rynkach. Ukończenie rejestracji w Niemczech przez Paul Ehrlich Institute ułatwi dalsze działania zarówno Apogefie, jako naszemu potencjalnemu europejskiemu dystrybutorowi, jak i organom regulacyjnym w rozszerzaniu rejestracji na poszczególne rynki, zarówno w Europie, jak i na pozostałych kontynentach. Przykładem takiego strategicznego ukierunkowania również w obszarze rejestracji leków jest Malta, która jest rynkiem małym i oczywiście, że rejestracja, którą żeśmy zrealizowali, produkt został zarejestrowany w grudniu 2020 roku, nie odbyła się po to, żeby Malta była istotnym graczem z punktu widzenia wolumenów odbieranych z Biomedu Lublin, ale Malta jest bardzo ważnym rynkiem, który umożliwia dalszą ekspansję na rynki Środkowego Wschodu. Rynki Środkowego Wschodu są wysokopotencjałowe, również z tego względu, że na tych rynkach możliwa jest korzystniejsza dla producenta strategia cenowa, którą mamy zamiar realizować. Tak więc wraz z inwestycjami, które się w tej chwili odbywają, które za chwilkę omówimy bardziej szczegółowo, dzieją się działania rejestracyjne, dzieją się działania, które mają za zadanie pozyskiwanie nowych partnerów biznesowych po to, żeby w momencie, kiedy inwestycje zostaną zrealizowane, baza dystrybutorów i rejestracje produktów na poszczególnych rynkach umożliwiły przejście już bezpośrednio do fazy komercjalizacji produktów na rynkach zagranicznych. Inwestycje, które mają zwiększyć dziesięciokrotnie moce produkcyjne onko-BCG, będą realizowane w okresie 2020-2024. I Państwo widzicie wizualizację budynku, który lada moment rozpoczniemy. Całość inwestycji składa się z dwóch zadań. Pierwsze zadanie to jest Centrum Badawczo-Rozwojowe BCG. Ono ma służyć przede wszystkim rozwijaniu nowej formy produktu oraz zwiększeniu stabilności produktu i wydłużeniu terminu ważności, co przy ekspansji geograficznej jest na pewno korzystne i dodaje atutów sprzedażowych versus produkty konkurencyjne. Natomiast wolumeny produkcyjne mają pochodzić z fabryki onko-BCG, gdzie planujemy produkować rocznie około 300 tysięcy produktów, opakowań onko-BCG w okresie gdzieś około za 3 lata. Harmonogram tych inwestycji
to jest okres około 1,5 roku do 2 lat. One składają się na ten harmonogram generalnie dwa główne etapy. Pierwszy, no to sama budowa, konstrukcja, bo zadanie, które będziemy, czy oba zadania, które będziemy realizować, są zadaniami Greenfield. No i później kwestia certyfikacji i dopuszczenia infrastruktury do produkcji i wytwarzania leków, które dalej mogą być komercjalizowane na poszczególnych rynkach. Jest to typowa procedura dla branży farmaceutycznej. Tutaj nie ma żadnych odstępstw, także inwestycja, szczególnie ta druga, która ma przysporzyć wolumenów, jest inwestycją spotykaną gdzie indziej, tyle że dedykowaną wyjątkowemu produktowi, którym jest onkowe CG. Ważną informacją również pokazującą, jak potencjałowym wytwórcą i firmą jest Biomet Lublin, jest ten slajd, na którym przedstawiamy nasze możliwości rozwojowe i inwestycyjne w kolejne partie, czy na kolejne etapy zwiększające jeszcze bardziej moce produkcyjne produktów BCG, w tym przede wszystkim onko-BCG. Budynki zaznaczone jako A są etapem pierwszym, to jest właśnie zadanie pierwsze i zadanie drugie, które przed chwilą omówiłem. Natomiast inwestycje B i C są inwestycjami na razie w planach, które będą realizowane w zależności od tego, jak będzie się rozwijała komercjalizacja punktu A. Niemniej ważne jest, że na te inwestycje mamy zabezpieczony teren. Jest to nasz teren, który znajduje się tutaj w Lublinie i który jest przygotowany do przyjęcia kolejnych budynków, w których będą mogły być lokalizowane kolejne linie produkcyjne, dzięki czemu możliwość wytwarzania onko-BCG może być zwiększona nawet do ponad 1 000 000 opakowań rocznie. Patrząc wcześniej na dane rynkowe i na to, jak rak pęcherza moczowego się rozwija, jesteśmy przygotowani na sprostanie tym wyzwaniom i po realizacji etapu pierwszego na pewno będziemy aktywnie analizować, w jaki sposób możemy realizować również fazę B, a w dalszej przyszłości fazę C. W tej chwili inwestycje, o których mówimy, oczywiście nie są tylko w obszarze planów, dzieją się bardzo konkretne rzeczy. Jeżeli chodzi o CBR, to od niego zaczynamy fizycznie budowę. Praktycznie umowa z generalnym wykonawcą niedługo powinna być podpisana, gdyż został on wyłoniony w wyniku przetargu publicznego, bo przypominam, że CBR jest realizowany przy wsparciu dotacji unijnych, które żeśmy pozyskali w zeszłym roku. W trakcie jest przetarg na linię technologiczną, również w formie przetargu publicznego i planujemy rozpoczęcie budowy już w lipcu. No i po zbudowaniu ścian dalej będą instalowane linie technologiczne. Jeżeli chodzi o zakład produkcyjny Onko, tutaj rozważamy rozpoczęcie inwestycji jeszcze zanim ewentualnie otrzymamy dotację, o którą wystąpiliśmy do PARP-u. PARP wstępnie miał wydać swoje opinie i decyzje na temat przyznania dotacji w czerwcu, natomiast na skutek ilości pracy, którą mają, zadeklarowali, że dopiero to będzie możliwe, ogłoszą wyniki konkursu pod koniec sierpnia. My nie chcemy tak długo czekać i jesteśmy gotowi prowadzić działania w sposób, który umożliwi uruchomienie inwestycji czy jej budowy wcześniej. A to wynika z bardzo prostego faktu. Jesteśmy tak przekonani do potencjału, który onko-BCG ma, że tutaj niezależnie od tego, czy wniosek dostanie dofinansowanie, czy nie, ekonomicznie jest to bardzo uzasadniona inwestycja, która na pewno będzie istotnie kontrybuowała do wyników finansowych firmy już za 3-4 lata. Szczepionka BCG jest produktem, który ma swoją bardzo ustabilizowaną pozycję na rynku. WHO cały czas prowadzi intensywne działania, których celem jest wyeliminowanie
gruźlicy w skali globalnej. WHO nie osiągnęło swojego celu na koniec 2020 roku. Cały czas widać bardzo duże zaangażowanie w walkę z gruźlicą, co powoduje, że produkty czy producenci, wytwórcy wytwarzający szczepionkę przeciw gruźlicy mają cały czas zapewnione dość stabilne rynki zbytu. Tym bardziej, że no nie ma ani jednego producenta, który w skali globalnej jest w stanie zaspokoić podaż na szczepionkę przeciw gruźlicy. Natomiast szczepionka przeciw gruźlicy ma inny bardzo istotny aspekt z punktu widzenia potencjalnej przyszłości Biomedu Lublin. Oczywiście, że wszyscy, myślę, słyszeli o korelacji, o której wcześniej wspominałem, o korelacji między szczepieniami a zachorowalnością na SARS, na COVID, infekcjami wirusem SARS-CoV-2. Szczerze mówiąc, trudno jest na dzień dzisiejszy określić, czy szczepionka przeciw gruźlicy może być uznana jako lek stosowany w zapobieganiu SARS-CoV-2. Jesteśmy w świecie medycznym, gdzie procedury, szczególnie jeżeli chodzi o szczepienia, ich ustalanie trwają dosyć długo. Też pamiętajmy, że tutaj WHO ma dużo do powiedzenia, ponieważ zapowiedziało już wcześniej w komunikatach prasowych, które były publikowane, powiedzieli, że oni będą przede wszystkim wspierać szczepionkę przeciw gruźlicą w stosowaniu przeciwko gruźlicy po to, żeby nie zabrakło tej szczepionki na świecie. Natomiast co jest ważne, to my się spodziewamy, i tak jak przysłuchujemy się różnym dyskusjom, zwiększenia wyszczepialności przeciwko gruźlicy na świecie, ponieważ wiemy, że w wielu krajach, szczególnie rozwiniętych, zaprzestano szczepienia przeciwko BCG. Szczepionka BCG powoduje wzrost tak zwanej wytrenowanej immunogenności, co oznacza, że dzięki szczepieniu organizm po prostu ćwiczy zdolność wytwarzania mechanizmów chroniących go przed patogenami innego rodzaju. I ta wyćwiczona immunogenność powoduje, że w ciągu najbliższych lat można się spodziewać bardzo aktywnej dyskusji na temat programów szczepień i w związku z tym zwiększenia być może wyszczepialności przeciwko gruźlicy, co spowoduje dalszy wzrost zapotrzebowania na szczepionkę przeciwko gruźlicy. Jeżeli chodzi o produkty BCG, to też obserwujemy, co warto śledzić, wiele badań, które w tej chwili przede wszystkim w terapii skojarzeniowej czy skojarzonej są prowadzone na świecie, gdzie leki specyficzne dla poszczególnych jednostek chorobowych wymienionych tutaj w dolnej części slajdu, typu białaczka, stwardnienie rozsiane, choroba Alzheimera, czerniak, cukrzyca, czy rak, już żeśmy mówili, gruźlica, są podawane razem z produktami zawierającymi prątki gruźlicy, razem ze szczepionką BCG, bo to głównie chodzi o podanie niemiejscowe, tak jak w przypadku onko, które jest wlewką dopęcherzową, a w przypadku ogólnoustrojowego podania produktu. I tutaj w zależności od badań, które znajdują się na różnych etapach, widać różny poziom skuteczności, czy raczej wzrostu skuteczności w terapii skojarzonej. To są badania, które w przyszłości przyniosą odpowiedź, czy prątki BCG będą wzmacniały odpowiedź organizmu przy stosowaniu leków na białaczkę, stwardnienie rozsiane i tak dalej. Natomiast bez wątpienia wstępne rezultaty pokazują, że jest to bardzo obiecująca perspektywa i tu z kolei nasza wiedza, którą żeśmy zdobywali, będzie pomagała w opracowywaniu schematów, czy uczestniczeniu w schematach terapeutycznych w przyszłości, które być może spowodują, że prątkami BCG nie tylko raka pęcherza moczowego i nie tylko gruźlicę, ale również inne choroby będzie można leczyć. Temat, który wszystkich na pewno mocno rozgrzewa, to jest immunoglobulina anty-SARS. COVID-2. My chcemy uświadomić dwie ważne kwestie. Myśmy rozpoczęli ten projekt w momencie, kiedy na rynku pojawiło się, czy na świecie pojawiło się globalne zagrożenie i
potrzeba było nagle skorzystać, czy wytworzyć lek, który mógł pomagać w leczeniu COVID-19. Jak Państwo być może pamiętacie, wtedy ABM ogłosił, że ma fundusz, stworzył fundusz, który będzie finansował projekty, dzięki którym powstaną nowe leki i rozwiązania na COVID-a. I myśmy skorzystali w konsorcjum ze Szpitalem Publicznym w Lublinie i z Instytutem Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie właśnie z tego grantu, ponieważ to były od razu dostępne fundusze na zrealizowanie projektu, który, przypominam, i tak zależał w dużej mierze od kooperacji różnych instytucji, ponieważ osocze musiało być pozyskane z państwowych źródeł. To osocze musiało zostać zmapowane i specyfikacja dla tego osocza musiała być opisana przez Instytut Hematologii, który jest wiodącym, jedynym instytutem mogącym takie rzeczy dla nowo powstałych produktów osoczopochodnych robić, a myśmy mieli technologię. W ten sposób powstało konsorcjum, które skorzystało z dotacji i zaczęło realizować. Plusem jest to, żeśmy mieli od razu zapewnione finansowanie i projekt mógł być realizowany przez poszczególne ośrodki. Wyzwaniem dzisiaj jest to, że badanie kliniczne, które prowadzi niekomercyjne badanie kliniczne, które prowadzi SPSK1, w pełni leży w jego rękach jako lidera projektu. Pozostali członkowie konsorcjum mają mniejszy wpływ na przebieg tego badania, nawet na logistykę tego badania. A w związku z tym sytuacja pandemiczna, która jest nowa dla wszystkich, powoduje, że to badanie się nieco przedłuża. Ja nie mam wątpliwości, patrząc i słuchając, tak trochę nazwijmy to off the record, tego, co w poszczególnych ośrodkach klinicznych się dzieje, że lek na pewno udowodnił swoje bezpieczeństwo i myślę, że badacze spodziewają się raczej pozytywnych rezultatów w pierwszej części badania, które po 120 chorych, którzy zostaną poddani skutecznie i zakończą proces badania klinicznego, zostanie opublikowane jako wstępne wyniki badań. Czy to nastąpi jeszcze w czerwcu, czy trzeba będzie jeszcze chwilę poczekać przez okres wakacyjny, będzie zależało od sytuacji pandemicznej. Natomiast ważne jest, żeby sobie uświadomić, że z punktu widzenia rozwoju biomedu i znaczenia strategicznego immunoglobuliny anty-SARS, nie tylko możliwość komercjalizacji tego leku, który, jeżeli będą badania pozytywne, mamy nadzieję, że ministerstwo dopuści do stosowania w procedurze pandemicznej, czy poprzez rejestrację regularną przez Urząd Rejestracji, ale również udowodni, że technologia, którą posiadamy, może wytwarzać kolejne leki na kolejne mutacje. Więc dobrą wiadomością jest to, że badanie trwa, mimo że się przeciąga, ono zakończy się rezultatem, który pokaże, w jaki sposób możemy dalej walczyć z pandemią. I nie mam żadnej wątpliwości, że lek zawsze będzie potrzebny, bo chociażby patrząc na ilość wyszczepionych osób w Polsce, widzimy, że nigdy nie osiągniemy takiej sytuacji, w której wszyscy będą zaszczepieni, a więc potrzebujących czy chorujących na COVID, czy na jakąkolwiek inną chorobę zakaźną, na pewno będzie wiele osób. Natomiast jeżeli się badania zakończą i będziemy mogli samą immunoglobulinę anty-SARS-CoV-2 w takiej czy innej formie skomercjalizować, no to będzie pierwszy benefit dla firmy. Natomiast średnio i długoterminowo to pokazuje, że jesteśmy firmą, która jest w stanie wytwarzać tego typu leki skutecznie przy mutacjach, przy innych patogenach, które mogą nam zagrażać, a w dobie pandemii i dyskusji, która się odbywa na ten temat, widzimy, że raczej te zagrożenia są bardziej niż mniej spodziewane. I to, co jest ważne, to to, że na innych rynkach jest wiele dowodów na to, że przeciwciała specyficzne działają. Bądź w postaci leku wytworzonego z osocza, bądź w postaci przeciwciał monoklonalnych. Oczywiście są to różne technologie i to są to różne leki, ale mechanizm działania w organizmie jest podobny, więc my z pełną ufnością czekamy na wyniki badań, z niecierpliwością oczekujemy pierwszych 120 pacjentów, no i z kontaktów z liderem ośrodka, z liderem badania całego projektu SPSK1 w Lublinie i z kontaktu z panem profesorem Krzysztofem Tomasiewiczem możemy wnioskować, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy zdecydowanie więcej wiedzieć na temat skuteczności, w
którą nie wątpimy, bo cała nasza wiedza pokazuje, że przeciwciała przeciwko patogenom działają. Podsumowując, perspektywy przed Biomedem były, są i będą. One wynikają z faktu, że mamy bardzo poszukiwane produkty, mamy bardzo atrakcyjne portfolio, które umożliwia poprzez zwiększenie wolumenów produkcyjnych znalezienie w stosunkowo łatwy sposób rynków zbytu na te produkty. Mamy ugruntowaną technologię, co nas odróżnia od wielu innych firm biotechnologicznych, które są często na wczesnych fazach rozwoju i dopiero czekają na ewentualne wyniki. My wiemy, co działa, jesteśmy w stanie to rozszerzać i wdrażać w życie już w oparciu o nasze 75-letnie doświadczenie. No i wiemy, w które wolumeny i w jakie w związku z tym projekty inwestycyjne chcemy się angażować, o czym mówiliśmy wcześniej. Nasza wiedza R&D i przyszłe portfolio na pewno powoduje, że Biomed Lublin jest atrakcyjną spółką i może nie przynosi perspektyw dla wielu w bardzo krótkim czasie. Na pewno jest spółką stabilną, na pewno jest spółką, która będzie poprawiała swoje wyniki i która, jeżeli chodzi o akcjonariuszy, powinna tą strategią, którą realizujemy i tymi perspektywami w oparciu o fundamenty, które mamy, zapewniać stabilny i stały wzrost i bezpieczeństwo finansowe na przyszłość. Z mojej strony, czy z naszej strony, jeżeli chodzi o prezentację, to tyle i teraz część pytań. Bardzo dziękujemy za prezentację. Przejdziemy teraz do sesji pytań i odpowiedzi. Przypominam, że pytania można zadawać w okienku czatu. Są już pierwsze pytania, będę je kolejno odczytywać. Gdzie Państwo zamierzacie produkować immunoglobulinę? Czy będą w tym celu budowane nowe budynki? Co dalej z lekiem na COVID? Immunoglobulina w pierwszym rzucie będzie produkowana w infrastrukturze, którą dysponujemy. Nowe budynki, to jest oczywiste, że wymagają nakładów finansowych, przy czym nie same budynki, ale cała infrastruktura w branży farmaceutycznej, która podlega bardzo ścisłym rygorom, jest infrastrukturą bardzo kosztotwórczą. Dlatego decyzje, czy będą budowane nowe budynki, będą zależały od sytuacji pandemicznej, po pierwsze, a po drugie od naszych negocjacji z Ministerstwem Zdrowia na temat ceny, co w sumie razem złoży się na biznesplan i na możliwość, da możliwość policzenia efektów ekonomicznych. Na ten moment mamy pewne moce produkcyjne zabezpieczone pod immunoglobulinę anty-SARS i będziemy ją produkować u nas na obecnej linii produkcyjnej. Drugie pytanie było, które? Drugie pytanie. Planowane dwie inwestycje mają kosztować 125 milionów złotych. Jakie będą źródła finansowania tych dwóch projektów? Źródeł finansowania będzie kilka. Teraz oddam głos też koledze w tej kwestii, żeby ten temat pogłębił. Natomiast zajawkowo część będzie finansowana z dotacji unijnych, już jest finansowana. Część będzie finansowana z kapitału dłużnego, a część będzie finansowana z kapitału pozyskanego w wyniku emisji akcji. Z emisją akcji jesteśmy już zaawansowani. Informowaliśmy o zakończeniu pierwszego etapu, który realizujemy razem z firmą Ibotema. Dotacje na CBR już żeśmy otrzymali. Jesteśmy w trakcie negocjacji części dłużnej, która z oczywistych powodów trwa, bo i kwoty są istotne, natomiast wszystko posuwa się do przodu i idzie w dobrym kierunku. Kolejne pytanie, czy OncoBCG zostanie zarejestrowane w Niemczech i Szwajcarii w 2022 roku? Z informacji, które mamy w Szwajcarii, na pewno tak. W Niemczech najprawdopodobniej tak. Przy czym będzie wyglądało w ten sposób, że rejestracja w Szwajcarii może już mieć miejsce w pierwszej połowie 2022 roku.
Natomiast jako, że jest to produkt refundowany, po zarejestrowaniu, czyli uzyskaniu formalnej zgody lokalnego urzędu na wprowadzenie leku do obrotu, dystrybutor, czy jak się mówi MAH, Marketing Authorization Holder, może rozpocząć negocjacje cenowe, które będą dotyczyły warunków refundacyjnych. W związku z tym efektywnie spodziewamy się uruchomienia sprzedaży na rynku szwajcarskim gdzieś w drugiej połowie roku. W Niemczech myślę, że 6 do 9 miesięcy ten proces będzie przesunięty na później, ale oba procesy idą sprawnie i z tego co mamy informacje i z Paul Ehrlich Institute i z firmy Apogefa, wszystko jest zgodne. Dziękuję. Dlaczego wyniki za pierwszy kwartał 2021 odbiegają od tych za 2020 rok? W naszej branży, a szczególnie w Biomet Lublin, to fazowanie nie do końca jest takie regularne co roku. Jak popatrzymy na poszczególne kwartały lata wstecz, zawsze zauważymy pewne odchylenia. Natomiast na to wszystko nałożyła się również sytuacja pandemiczna, która spowodowała, że niektóre ze sprzedaży, inaczej, niektóre procesy wytwarzania, a w związku z tym też niektóre zwolnienia leków przez DKJ i możliwość fizycznej sprzedaży przesunęła się na drugi kwartał. My mieliśmy to, i podkreślam to samo, to mieliśmy to w planie, budżet zakładał niższe sprzedaże w pierwszym kwartale, które spodziewamy się w skali półrocznej wyrównać w drugim kwartale. Niedługo się kończy drugi kwartał, wyniki za też niedługo będziemy ogłaszać, także tutaj raczej z dużym spokojem patrzymy na drugi kwartał, natomiast szczegóły dopiero w raporcie bieżącym. Dziękuję. Prośba o przypomnienie, w jakiej kwocie macie Państwo przyznane granty i o jakie złożone wnioski? Pierwszy wniosek, Kuba, może Ciebie poproszę o krótkie skomentowanie. Jasne, więc tak, mamy przyznany grant na budowę centrum badawczo-rozwojowego dotyczących produktów z gam BCG i ten grant został przyznany w kwocie 29 milionów i dzięki temu, że mamy również finansowanie w formie equity zebrane na wkład własny. Do tego projektu jesteśmy w stanie i już przystąpiliśmy do jego pełnej realizacji. Natomiast równolegle złożyliśmy również wniosek na zakład Onco BCG i tutaj na kwotę 42 milionów złotych. Finansowanie wkładu własnego jest zapewnione tutaj przez tego naszego partnera, o którym wspominał Piotr, czyli firmę Apogefa, no, która z wiadomych przyczyn widzi potencjał właśnie w tych produktach BCG. Niemniej jednak z racji tego, że PARP przesunął rozstrzygnięcie tego wniosku dotacyjnego na sierpień, my nie chcąc stracić po prostu czasu, prowadzimy równoległe rozmowy z podmiotami, które mogą nam udzielić finansowania dłużnego, tak, ażeby po prostu nie zamykać sobie różnych ścieżek, jak najbardziej elastycznie do tego tematu podejść, bo jesteśmy przekonani, że chcemy to zrealizować, natomiast musimy mieć zamkniętą strukturę finansowania. Dziękuję. Kiedy inwestycje CBR i Onco BCG będą ukończone? Może ja powiem, Piotrze. Inwestycje CBR, one zaczynają się już w tej chwili, czyli lipiec planujemy już uruchomienie, otwarcie prac budowy i tak jak tam w prezentacji zaznaczaliśmy, tam jest 18 miesięcy instalacji, budynek i cała konstrukcja, 16 miesięcy to jest procedowanie już prób, badań, walidacji i tak dalej. Zatem no, też negocjujemy terminy wykonania przez wykonawców, ale tak liczymy na 2024 początek, to jest CBR, natomiast Onco BCG, ten budynek też planujemy w tym samym terminie, zakładamy, czyli mówimy o gdzieś koło połowy 2024. Tylko w tym budynku też uwzględniamy zgodę Urzędu Rejestracji i wszystkich spraw regulacyjnych, które pozwalają już na
pełną produkcję i dopuszczenie produktu do obrotu. Także to też w tym terminie to jest wpuszczone i zakładane, te procedury urzędowe wszystkie. Dziękuję. Prośba o dokładne określenie etapu, na jakim są aktualnie badania nad immunoglobuliną. Co już zostało wykonane i co jeszcze jest do wykonania w zakresie tych badań? Jaka część tych badań jest po Państwa stronie? Jakie są po stronie innych podmiotów? Prosiłbym o określenie terminów tych badań. Cały projekt składał się z kilku etapów. W telegraficznym skrócie najpierw trzeba było pozyskać osocze, później je wyspecyfikować, tak to określmy, żeby można było je w określonych warunkach, na określonych specyfikacji wprowadzić do produkcji, wytworzyć produkt i skierować do badań klinicznych. Etapy, za które były odpowiedzialne Instytut Hematologii i Biomet Lublin, zostały w 100% zrealizowane. Produkt jest przekazany, on został już w zeszłym roku przekazany do badań klinicznych i w tej chwili za badanie kliniczne w 100% odpowiada specjalistyczny szpital kliniczny numer 1 w Lublinie pod kierunkiem pana profesora Tomasiewicza i ośrodki skoalicjonowane razem z SPSK1. Tak jest skonstruowany projekt, że żaden z innych konsorcjantów, czyli ani IFIT, ani Biomet Lublin, nie ma wpływu, nie ma dojścia do badania klinicznego, więc wszystko znajduje się w rękach klinicystów. W tej chwili badania zbliżają się do 120 pacjentów, pierwszych 120 pacjentów, którzy można powiedzieć, że będą przejdą pełen cykl kliniczny i po osiągnięciu tej cyfry lekarze z SPSK1 zadeklarowali, że przedstawią wstępne wyniki tych badań. Terminy, ponieważ my nie mamy bezpośredniego wpływu i wglądu w to, co się dzieje w klinice, no, przez nas nie mogą być zadeklarowane, więc tutaj raczej należy się odnosić do tego, co mówi pan profesor Tomasiewicz. Też tu prosimy jednocześnie o jakby zrozumienie. My wiemy, że jest oczekiwanie, jest pewna niecierpliwość, ale to ze strony wielu osób, natomiast to trochę wynika z faktu, że ta niecierpliwość, że domyślam się, wiele osób nie ma pogłębionej wiedzy o specyfice badań klinicznych. Ingerowanie, wyciąganie informacji, przekazywanie nieformalnej informacji na temat badań klinicznych z punktu widzenia jakości danych, a później wykorzystania ich w procesie na przykład rejestracji, czy w ogóle szeroko pojętego dopuszczenia do obrotu, może spowodować, że te badania po prostu zostaną zakwestionowane. Badania kliniczne są obwarowane bardzo ścisłymi zasadami. To nie jest tylko podanie leku, to jest kwestia i zgód, i całego procedowania, zaślepienia. To jest kwestia analityczna, statystyczna, momentu, kiedy pewne rzeczy można w ogóle zacząć sprawdzać. Więc to są bardzo wrażliwe informacje, które rozumiejąc niecierpliwość, my nawet nie próbujemy ich odgadywać, bo wiemy, że w ten sposób moglibyśmy zaszkodzić efektom tych badań w przyszłości, a co do ich efektów, no, jesteśmy pełni dobrych nadziei. Dziękuję. Są jeszcze trzy pytania, które dotyczą właściwie podobnego wątku, więc może je odczytam jedno po drugim. Czy są podpisywane umowy o dostarczeniu osocza od ozdrowieńców po pozytywnych wynikach badań leku na COVID? Kolejne pytanie, jeśli chodzi o konsorcjum, czy potencjalne przychody i zyski ze sprzedaży immunoglobuliny też będą dzielone na całe konsorcjum? Jeśli tak, to ile z tego może przypaść Biomedowi, a ile innym podmiotom? I kolejne pytanie, jak Państwo przewidujecie, kiedy mogłoby dojść do komercjalizacji immunoglobuliny z dokładnością do jednego miesiąca? Czy staraliście się Państwo określić, jak mogłyby wyglądać przychody i przyszłe zyski z komercjalizacji immunoglobuliny? Jaki to mógłby być rząd wielkości? Pierwotnie zakładaliśmy, że badania kliniczne skończą się na początku tego roku i jesteśmy tu, gdzie jesteśmy, więc przepraszam, ale nie jestem w stanie to określić z dokładnością co do miesiąca, a nawet co do kwartału w tej chwili, kiedy mogłaby nastąpić komercjalizacja. Natomiast jeżeli chodzi o negocjacje.
nie ma potrzeby negocjacji kolejnych partii osocza. Proszę pamiętać, że my jesteśmy jedynym odbiorcą osocza hiperimmunizowanego w Polsce. Jako jedyna firma w Polsce i w tej części regionu posiadamy technologię, żeby tego typu leki wytwarzać. Więc podpisywanie umów na kolejne dostawy na razie jest bezcelowe. Tym bardziej, że my mamy podpisaną umowę na dostawę osocza do produkcji leku anty-SARS-CoV-2. Ta pierwsza umowa została pozytywnie z sukcesem zrealizowana. Podobne umowy realizujemy już od wielu, wielu lat w przypadku osocza potrzebnego do wytwarzania innych leków. A sytuacja pandemiczna w ciągu ostatnich miesięcy spowodowała, że i sposób pobierania osocza i jego zapasy są w tej chwili na wystarczającym poziomie. W związku z tym raczej tutaj nie kwestia podpisywania umów, tylko w momencie, kiedy będą znane wyniki i dalsze losy immunoglobuliny, mówię o kwestiach proceduralnych, i rozmowy z ministerstwem będą decydowały, kiedy i jak szybko i w jakim podziale zysków czy potencjalnych korzyści między Biomedem a innymi stronami, bo tutaj przypuszczam, że nie chodzi o konsorcjantów, dlatego że zarówno szpital, jak i IFIT nie chcą raczej kontrybuować w zyskach z tego leku. Natomiast na pewno negocjacje, które trwają, które są między nami a ABM-em, będą decydowały, w jaki sposób będziemy mogli komercjalizować wspólnie ten lek. Albo pamiętajmy, że badanie jest prowadzone w formie niekomercyjnego badania klinicznego, które później po skomercjalizowaniu w oczywisty sposób musi rozliczyć również tę część, która została dotowana przez państwo. Tutaj o zyskach będzie decydowała rozmowa między nami a ABM-em, ale to dopiero po wynikach badania klinicznego. Dziękuję. Kolejne pytanie. Jak mocno wzrosną moce produkcyjne po oddaniu planowanych dwóch inwestycji w 2024 roku? Okej, przepraszam, a to dobrze, proszę. Przewidujemy, jeśli byśmy oddali budynek CBR-u, którego wydajność jest, zakładam, około 90 tysięcy opakowań onkorocznie, z tym, że no tam też są te uwarunkowania agendy badawczej i ewaluacji projektu, ale taka jakby jest planowana wydajność ostateczna tego budynku, dokładając do tego drugi budynek, gdzie jest podwójna linia, część podwójnej, część pojedynczej, bo to jest taki hybrydowy budynek, tam jest 210 zakładana, to mówimy o 300 tysiącach opakowań rocznie w porównaniu do około 30 w tej chwili na istniejącym wydziale. Mówimy o tych dwóch budynkach najbliższych, które mają być. Tak, przy czym też prosiłbym, żeby pamiętać o jednym i pewnych rzeczy, może to jest dla nas istotne, dla Państwa może mniej, ale ważne do zrozumienia. CBR jest inwestycją nie produkcyjną, tylko rozwojową. Ona daje możliwość wytwarzania leku w skali pełnoprodukcyjnej na potrzeby badawczo-rozwojowe. Natomiast taką gotową do sprzedaży linią, jeżeli chodzi o wytwarzanie, będzie linia Onco BCG. I tutaj to, o czym mówi Artur, ja to potwierdzam, tylko trzeba na to jeszcze nałożyć fakt, że przez pewien czas będziemy dysponowali mocami produkcyjnymi na obecnych liniach produkcyjnych. I w sumie całość w ciągu 3 lat da możliwość zwiększenia produkcji do około 300 tysięcy opakowań Onco BCG, a w kolejnym etapie i w kolejnych latach być może, że również to, czym będziemy dysponowali w przypadku CBR-u, będzie można było w jakiś sposób wykorzystać do komercjalizacji produktów. Natomiast na dzień dzisiejszy tylko CBR to są badania rozwojowe, a produkcja będzie pochodziła z linii Onco i z nowej linii Onco i z obecnej linii produkcyjnej, która znajduje się w naszej centralnej lokalizacji. Bardzo dziękuję. Kolejne pytanie. Czy jest możliwe regularne podawanie liczby osób przebadanych klinicznie? To zależy od profesora Tomasiewicza i klinicystów z Lublina. Możemy zapytać o takie informacje. My rzeczywiście co jakiś czas dowiadujemy się na temat
ilość przebadanych pacjentów. Kłopot tylko polega na tym, że zgodnie z przepisami my nie jesteśmy upoważnieni do publikowania takich danych. Do tego jest upoważniony lider projektu. Więc deklaruję, że my porozmawiamy z panem profesorem, żeby regularnie podawał informacje na temat ilości pacjentów, którzy weszli już do badania klinicznego. Dziękuję. I mamy jeszcze ostatnie pytanie. Jakich trudności spodziewa się spółka na poszczególnych etapach inwestycji CBR i onko-BCG? Jak to może wpływać na termin realizacji inwestycji? To może ja powiem, tak? Rozumiem, że techniczne pytanie. W momencie, jak już mamy uruchomione inwestycje, one przebiegają w takich etapach, ogólnie rzecz biorąc, to bardzo, bardzo naprawdę ogólnie. Budynek z taką infrastrukturą instalacji, następnie jakby instalacja urządzeń, czyli technologii. Kolejny etap to jest transfer technologii z warunków takich, jakie mamy obecnie do nowych tych pomieszczeń. I ostatni etap to jest ten cały potwierdzenia jakby jakości tych wszystkich naszych inwestycji, całej inwestycji poprzez badania jakościowe, urzędy rejestracji, walidacje i tak dalej. Proces dosyć taki złożony, trudny, ale to oczywiście bardzo nam zależy i wiemy, co mamy wykonać. Zatem można powiedzieć, że na każdym tym etapie no istnieje, jak przy każdej inwestycji, istnieją pewne zagrożenia. My je analizujemy i mówiąc o tych wszystkich etapach i planując te inwestycje, jak najbardziej mamy też to ryzyko wliczone i działania jakby korygujące i zaradcze, żeby do tego nie doszło. Ja tylko dodam tutaj, że jednym takim punktem przy w ogóle nowych inwestycjach, nowych projektach jeszcze doszedłby ten etap badań klinicznych, co tu w przypadku naszego produktu tych badań już nie mamy, nie musimy robić, gdyż zamierzamy wytwarzać produkt już według tej ustalonej, ugruntowanej i znanej technologii. My musimy ją tylko przetransformować jakby do nowego budynku. Zatem mamy naprawdę bardzo istotny element w tym biznesplanie jakby pominięty. Ten element, o którym mówimy tu w przypadku immunoglobuliny antySARS-CoV-2, gdzie właśnie badanie i przed chwileczką właśnie tak no, dużo pytań było z tego tytułu, jakie terminy, ilości i tak dalej, więc jakby tu w przypadku produktu to nie będzie. Czyli ma budowa, infrastruktura, technologia i sprawy regulacyjne. To są etapy krytyczne, które mogą wpłynąć na wydłużenie. My staramy się jeszcze ich je skrócić na pewno, ale mamy przeanalizowane i na pewno te działania korygujące, zaradcze tutaj będziemy podejmować. Bardzo dziękuję. Wpłynęło jeszcze jedno pytanie. Po jakim czasie mogą się zwrócić te inwestycje? Prośba o włączenie mikrofonu. Wszystko będzie zależało od tempa komercjalizacji, więc tutaj jakby trwałych, twardych deklaracji nie chcę przedkładać. Natomiast są to inwestycje w produkty wysokomarżowe, bardzo wysokomarżowe, co powoduje, że czas inwestycji mierzony jest w latach, a nie w dziesięcioleciach. Także stosunkowo krótkie okresy zwrotu z inwestycji są w tym przypadku planowane. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie, więc może to już będzie ostatnie. Czy w związku z podejmowanymi działaniami spółka planuje przeprowadzić emisję akcji w okresie 1-2 lat? My do tej pory żeśmy zdecydowali, że dokonamy emisji 3 milionów akcji w mechanizmie, który został opisany w jednym z raportów, bodajże miesiąc, półtora miesiąca temu. Na ten moment nie ma planów na emisję konkretnej ilości akcji w ciągu najbliższych lat. Mamy zgodę Rady Nadzorczej na emisję około 8 milionów akcji w sumie, natomiast w jaki sposób one będą zagospodarowane, będzie zależało od Rady Nadzorczej, która również rozważa inne wykorzystanie akcji, które możemy wyemitować, a nie tylko w postaci upłynienia ich, czy emisji na rynek.
Dziękuję, nie ma więcej pytań i jednocześnie nasz czas dobiegł końca. Bardzo dziękuję Zarządowi Spółki Biomet Lublin za uczestnictwo, a wszystkich Państwa zapraszam na kolejne prezentacje. Jeszcze dzisiaj przed nami CD Projekt, Medinice, 11bit, Oponeo i Comperia. Spółka ten Square Games niestety odwołała swój udział, za co bardzo przepraszamy. Zapraszamy i do widzenia. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy, do widzenia.